Kaszub, wielki pisarz, autor kaszubskiego Pana Tadeusza. Jest autorem powiedzenia: nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski. Jest określany mianem poety i publicysty kaszubskiego. On sam uważał, że w dobie germanizacji, w dobie tej walki o kulturę, to piórem należy walczyć o polskość Kaszub. 9 marca urodził się Hieronim Dardowski, orędownik polskości Kaszub. Hieronim Dardowski, wybitny kaszubski poeta, pisarz i dziennikarz, działacz polonijny, autor Marsza Kaszubskiego. Urodził się w zamożnej rodzinie chłopskiej w miejscowości Wiele na Kaszubach. Jego stryjem i jednocześnie wychowawcą był ksiądz Jan Dardowski. Człowiek, którego życiorys mógłby być kanwą znakomitego filmu przygodowego. Już jako 16-latek, kiedy usłyszał, że w Rzymie papież znalazł się w niebezpieczeństwie, a było to podczas wojny towarzyszącej zjednoczeniu Włoch. 16-letni Dardowski razem ze swoimi dwoma kolegami udaje się do Włoch, by ratować Ojca Świętego. Do Rzymu nie dociera, zostaje po drodze aresztowany na północy Włoch za włóczęgostwo, ale już ten fakt świadczy o tym, z jakim człowiekiem, z jakim charakterem mamy do czynienia. W związku z sytuacją, jaka miała miejsce na obszarach zajętych przez niemieckiego zaborcy, wzrastało u niego poczucie potrzeby wzniecenia samowiedzy narodowej, co było pokłosiem właśnie władz niemieckich dążących do wynarodowienia i zgermanizowania mieszkańców Kaszub. Znany jest także jako pisarz, a może przede wszystkim o nim powinniśmy pamiętać, jako wielkim poecie, autorze kaszubskiego Pana Tadeusza, opowieści o panu Czochlińskim. Tytułowy bohater zmierza do Pucka. Po drodze spotyka wielu ludzi i spotyka wiele opowieści, wiele anegdot, wiele legend, baśni. To wszystko tonem żartobliwym opowiedziane zostaje w potężnym utworze, który dzisiaj jest arcydziełem literatury kaszubskiej. Jest postępem w stosunku do publikacji Floriana Cejnowy, który dał podwaliny literaturze kaszubskiej. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o warstwę językową dzieła, ograniczył ortografię, jeżeli chodzi o dialekt kaszubski, wprowadzając między innymi znaki diakrytyczne. Zastąpił w ten sposób różnorodność głosek kaszubskich. Pisał w języku kaszubskim, ale używając polskich liter. Uważał, że nie tylko Kaszubi winni rozumieć to, co chce im przekazać, ale generalnie szersze grono czytelników winno poznać jego poglądy. Stąd robił coś, co zostało określone mianem polszczenia języka kaszubskiego, za co w owym czasie spotkała go olbrzymia krytyka. Hieronim Dardowski naraził się wszystkim. Zaborcy za krytykę germanizacji, Polakom za drwienie z ich wad, Kaszubom natomiast za podkreślanie ich przywar. Groził mu proces, przez co wiele razy był zmuszony do zmiany miejsca zamieszkania, co nie przeszkadzało mu dalej pisać i publikować swoje teksty. W tym też czasie gros swojego czasu poświęcił na badanie historii Słowian. Jednakże sytuacja finansowa stawała się coraz trudniejsza. Przełomowym takim i bardzo ważnym jednocześnie elementem, etapem w jego życiu był wyjazd w 1885 roku do Stanów Zjednoczonych. I tam działał już na polu społecznym, jako dziennikarz w Polonii właśnie emigracyjnej. W tamtym czasie pisał m.in. do czasopism Wiarus, które wychodziło również jako czasopismo pod tytułem Katolik. Po zgromadzeniu skromnych funduszy otworzył własną drukarnię, która pozwoliła mu na dalsze publikowanie m.in. własnych tekstów, własnych książek. Zmarł w Winonie 13 sierpnia 1902 roku.